any other chief revolution. There's no such thing as a non-violent revolution. To try to go against resistance, like fighting with a knife when the pistols are opposition. It just can't happen until we find a different tactic. Rally your troops, position minds to react quick. Forget the money, it's just paper. What if we kidnapped your daughter and they raped her? Would you need money? Then no, I think not. No matter the consequence, somehow, some way, he get got. So let me stop and listen to the point, just don't be violent. Whether it's mental, physical, or loud silence. So think about it. W Europie biurokracja europejska próbuje zwalić koszty spekulacji finansowej na ludzi pracy poprzez plany oszczędnościowe. Temu służy tak zwany pakt fiskalny. Przeciwko politykom cięci zaciskania pasa tych, którzy niczego nie pożyczali. Dzisiaj protestujemy wspólnie ze strajkującą Europą. Dzięki. Mnie się super powodzi i uważam, że ludzie, którym się super powodzi, powinni wspierać ludzi, którym się gorzej powodzi. Pójdziemy protestować razem z OPZZ-em. Protestujemy przeciwko cięciom socjalnym i przerzucaniu skutków kryzysu na barki tych najuboższych i na barki pracowników, ponieważ ci, którzy spowodowali ten kryzys, cały czas mają się dobrze i domagamy się, żeby cięcia dotyczyły właśnie ich, między innymi w formie podatków i takiej ogólnoeuropejskiej unii właśnie fiskalnej. Games that we refuse to play. If you use your pay, my vision's colorless. I seize in gray. I could care less if you go or stay. Calais, make spaces separate but still not equal races. Class genocide in these court cases. Our hands are tied, we're impeded from going places. Thank you.
wychodzimy w tamtą stronę. Proszę się przesuwać przed budynek.
to jest, myślę, że i dla nas, i dla rządu rzecz bardzo ważne, żeby budżet europejski w tej części polskiej był jak najlepszy dla naszego kraju. I nasza obecność też świadczy o zainteresowaniu tym tematem. Tak więc chcę przyjąć tą deklarację i mam nadzieję, że też na Komisji Trójstronnej, gdzie możemy dyskutować nad szczegółami, punktami, te propozycje zostaną przedstawione i będziemy mogli o nim konstruktywnie dyskutować. Dziękuję bardzo. Ja mówię w imieniu ludzi, którzy tu przyszli z tymi czerwonymi sztandarami Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, ludzi, których próbowano wyrzucić na bruk, których pozbawiono albo próbowano pozbawić wszystkiego i którzy się zrzeszyli i się skutecznie bronią.